W dniu dzisiejszym mija 30 lat od niezwykle ważnego wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce i w polskiej armii. 21 stycznia 1991 roku decyzją Jana Pawła II został przywrócony ordynariat polowy. Został także powołany pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego w III Rzeczypospolitej. W ten sposób został zamknięty smutny rozdział w historii naszego kraju, kiedy wojsko miało ograniczony dostęp do opieki duszpasterskiej, a nawet było poddawane przymusowej ateizacji. Święty Jan Paweł II powiedział, że przywrócenie duszpasterstwa wojskowego usunęło jakiś mur, jakim usiłowano oddzielić wojsko od społeczeństwa. Dziś nade wszystko pragniemy dziękować Bogu za to, że otwarły się bramy koszar dla Chrystusa i ewangelicznych wartości. Za to, że kapelani ponownie mogą towarzyszyć żołnierzom w realizacji ich misji stróżów pokoju i wolności. Dziękujemy także ludziom, którzy przyczynili się do przywrócenia ordynariatu polowego. Nade wszystko Janowi Pawłowi II, synowi oficera Wojska Polskiego oraz ówczesnemu nuncjuszowi w Polsce, arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi. Dziękujemy arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głudziowi, który zgodnie ze swoim biskupim zawołaniem Milito Pro Christo walczył o odtworzenie sieci parafii wojskowych, powiększenie liczby kapelanów oraz ich odpowiednie przygotowanie do pełnienia misji ewangelizacyjnej w szeregach Wojska Polskiego. Z wdzięcznością wspominamy biskupa Tadeusza Płoskiego, który kontynuował dzieło swojego poprzednika od 2004 roku aż do tragicznej śmierci podczas katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Obejmujemy modlitwą i zarazem kierujemy słowa wdzięczności do wszystkich kapelanów, emerytowanych i aktualnie pełniących służbę w ordynacie polowym, za ich wierność Bogu i Ojczyźnie, za towarzyszenie żołnierzom w kraju i na misjach zagranicznych, za duchowe wsparcie ich rodzin oraz troskę o kombatantów i emerytów wojskowych. Słowa wdzięczności kieruję do pracowników kuli polowej, żołnierzy i osób cywilnych, którzy w okresie 30 lat służyli i nadal służą diecezji wojskowej i jej biskupowi. Serdecznie witam kardynała Kazimierza Nycza, który będzie przewodniczył dzisiejszej liturgii i wygłosi okolicznościową homilię. Jego obecność jest przypomnieniem i podkreśleniem związków archidiecezji warszawskiej z diecezją polową. To archidiecezja warszawska dała wojsku pierwszego biskupa polowego Stanisława Galla. W trudnej powojennej rzeczywistości metropolita warszawski, zarazem prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński sprawował pieczę nad kapelanami generalnego dziekanatu. Jego następca, kardynał Józef Glemp, wspierał ordynariat polowy i biskupa polowego. Wspomnę tylko, że wyraził zgodę, aby w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej mogli przygotowywać się alumni do kapłaństwa i kapelańskiej posługi wśród mundurowych. Obecny metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, kontynuuje linię swoich poprzedników. Księże kardynale, bardzo dziękuję za wsparcie i życzliwość okazywane ordynariatowi i biskupowi polowemu. Dziękuję za obecność i wspólną modlitwę biskupowi Rafałowi Markowskiemu, biskupowi pomocniczemu archidiecezji warszawskiej.
Dziękuję wikariuszowi generalnemu, księżom dziekanom, którzy reprezentują wszystkich kapelanów ordynariatu polowego oraz pracownikom kurii polowej. Dzięki transmisji online łączą się z nami kapelani i żołnierze, którzy ze względu na sytuację pandemiczną nie mogą dziś być w katedrze polowej. Także ci pełniący swoje misje poza granicami państwa. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapewniam o naszej pamięci. Niech ta chwila wspólnej modlitwy i refleksji będzie natchnieniem do jeszcze ofiarniejszej służby Bogu i Ojczyźnie. Na koniec pragnę przekazać pozdrowienia, podziękowanie i serdeczne życzenia od pana generała Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego, dla wszystkich kapelanów i pracowników kurii. Okolicznościowy list z okazji 30-lecia odnowienia ordynariatu polowego skierował na dzisiejszą uroczystość pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i zwierzchnik Sił Zbrojnych. Księdza majora Marcina Janochę proszę o jego odczytanie.